Chcemy właśnie w taki sposób także uczcić tych, którzy podjęli się walki o wolne ziemie Polski, by one zostały także przyłączone czy wyzwolone jeszcze spod okupacji niemieckiej. I także chcemy za ich sprawą także kształtować podstawy patriotyczne w kolejnych pokoleniach, w nas samych. I dobrze, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Dobrze, że gromadzimy się, by także wspomnieć ten powstańczy zryw, by uczcić tych, którzy do tej walki stanęli i w tej walce zwyciężyli, bo to jest też bardzo ważne, że to powstanie było powstaniem zwycięskim. A więc walczyli o coś dla siebie ważnego, o coś cennego, byli wierni tym wartościom, które im zostały przekazane, mimo wcześniej trwających przecież zaborów.